Dokładne badania 19 rozdziału Księgi Rodzaju wskazują na to, że przekaz zniszczenia biblijnych miast grzechu Sodomy i Gomory można nazwać opisem ataku jądrowego. Jest to kolejny przykład wykorzystania takiej broni w świętych księgach ludzkości. Biorąc pod uwagę fakt, że znajomość Księg Starego Testamentu nie jest obecnie czymś często spotykanym, przypomnijmy, że opowieść o Sodomie i Gomorze dotyczy dwóch miast, które pełne były ludzi występnych i rozwiązłych. Opis nieprawości, jakie sprowadziły na Sodomę i Gomorę rzekomy gniew Boga, dziwnie przypomina to, co znamy obecnie jako filar tzw. kultury Zachodu. Potem w wielkim skrócie, Bóg uznał, że dwa miasta muszą zniknąć z powierzchni ziemi. Wysłał aniołów, aby dokonali dzieła zniszczenia, ale najpierw mieli odnaleźć jedynego sprawiedliwego, Lota, który na rozkaz Boga miał zostać uratowany wraz z rodziną. Gdy aniołowie niszczyli miasto za pomocą czegoś, co działało jak bomba jądrowa, żona Lota spojrzała na wybuch i według Biblii zmieniła się w słup soli. Okazuje się jednak, że według innych tłumaczeń ona nie tyle spetryfikowała się jako sól, ile wyparowała, co idealnie pasuje do teorii wybuchu jądrowego. Opis zniszczenia obu miast dziwnie przypomina doniesienia, jakie znamy z Hiroshimy i Nagasaki. Z tekstów sumeryjskich wynika jednak, że Sodoma i Gomora nie były miastami rozwiązłości i zbrodni, tylko po prostu miasta znalazły się po złej stronie konfliktu. Prawdopodobnie była to ta sama wojna, którą opisano w starożytnych eposach hinduskich. W konflikcie tym zostało wiele śladów, takich jak pakistańskie ruiny Mohenjo-Daro, czy też szklone forty w Szkocji. Do tych ataków doszło na tyle dawno, że nie wykrywa się tam już zwiększonego promieniowania, ale miejsca te nadal pozostają jałowe. Istnieją różne teorie co do tych wydarzeń z przeszłości. W kontekście Szkocji wspomina się o jakimś konflikcie wojennym, w który byli zaangażowani Atlanci. Nie sposób jednak powiedzieć, czy zniszczenie Sodomy i Gomory było częścią tej wojny, czy też był to atak z orbity okołoziemskiej. Istnieje również hipoteza, że gdy ludzkość w prehistorii schodziła na złe tory, nadzorująca ją rasa lub rasy powodowały celowo kataklizmy takie jak potop czy wojny jądrowe, zwane po prostu gniewem Bożym. O tamtych czasach wiemy jednak tak mało, że trzeba zgadywać lub próbować budować jakiś obraz sytuacji na podstawie analiz wielu, w tym wypadku świętych ksiąg. Jest to praca mozolna, a rezultat zawsze może być zakwestionowany.